Marek Hłasko nie był brutalem i alkoholikiem, który rozkochiwał w sobie kobiety, ale miłym, wrażliwym, zdolnym chłopakiem, który pił, żeby odreagować życie. I to wcale nie on uwodził kobiety, lecz przeciwnie, to kobiety jego uwodziły. Tak przynajmniej twierdzi Andrzej Czyżewski, kuzyn pisarza i autor jego biografii, zatytułowanej Piękny dwudziestoletni. Pojawiał się około północy jak duch. Wszyscy cisnęli się do baru, żeby zobaczyć, usłyszeć, otrzeć. Przez niego w kameralnej zawsze brakowało miejsc. Tylko najodważniejsi ośmielali się do niego odezwać, bo kto się głupio odezwał, dostawał w zęby. Andrzej Czyżewski opowiada dalej. Legenda kameralnej nie jest w pełni prawdziwa, bo wynika z niej, że Marek Hłasko nic innego nie robił, tylko pił, podrywał dziewczyny i dawał w zęby. A to nieprawda. Przez te kilka lat, od debiutu w 1954 roku do wyjazdu z Polski w 1958, bardzo dużo pisał i męczył się przy tym okropnie, bo wcale łatwo mu nie szło. Pisząc o nim książkę, zastałem czarną legendę Hłaski. Alkoholik, chłopak z warszawskiego Marymontu, szofer, proletariusz. Postanowiłem to zweryfikować, bo on bardzo lubił wprowadzać ludzi w błąd i cieszył się, że mu wierzą. Mit alkoholizmu brał się też z relacji z ludźmi, którzy Marka wciągali w wódkę i jeszcze chcieli, żeby za nich płacił. A potem przyprawili mu gębę alkoholika. Jego żona, Sonia Ciman, bardzo ładnie to zróżnicowała. Marek był pijakiem, ale nie alkoholikiem. Jestem przeciwny spiskowej teorii dziejów, ale można przyjąć tezę, że w kameralnej, od kiedy zaczął pisać, był celowo rozpijany. Po prostu esbecy chcieli mu zaszkodzić. Marek miał bardzo słabą głowę, a chciał uchodzić za silnego mężczyznę, który nie może pokazać, że nie umie pić. Przebywał w środowisku, gdzie się piło i gdzie kobiety nazywało się dupami. Próbował się dostosować. Nie był takim ordynarnym chamem, jak się go przedstawia. Nie rozkochiwał w sobie kobiet i nie porzucał, a przede wszystkim nie kosił bab, jak ułan, co miał powiedzieć Władysław Tubielewicz, profesor hebraistyki na Uniwersytecie Warszawskim i anioł stróż Marka w Izraelu z ramienia bezpieki. To nie Marek biegał za kobietami, tylko one za nim, to one inicjowały związki i mimo, że miały mężów i dzieci, a Marek był wolnym dwudziestolatkiem, z tą piękną cechą dobrze wychowanego chłopaka, że z każdą dziewczyną, z którą poszedł do łóżka, chciał się żenić. Ale to one nie chciały. Ciągnęły jednak do niego, bo był uroczym mężczyzną. Każda kobieta w jego towarzystwie myślała, że jest tą jedyną. I każdej się wydawało, że go zmieni, wyrwie z objęć pijaństwa, uleczy. No i był bardzo przystojny, porównywano go do Jamesa Deana. Sonia kiedyś powiedziała, że Marek jest do niego uderzająco podobny, tyle że Dean miał krótkie nogi. Uchodził za ordynarnego i sam się do tej legendy trochę przyczyniał. Na przykład na jakimś zjeździe literatów ładna dziewczyna czytała swój bardzo słaby referat i Marek w końcu nie wytrzymał i rzucił. Czy ona nie może po prostu zostać dziwką? Marek w gruncie rzeczy otrzymał staranne wychowanie, ale używał języka dosadnego, jeśli obracał się wśród ludzi, którzy takim językiem się posługiwali. Więc tworzono kolejne anegdoty, jak ta o spotkaniu Marka i Soni, kiedy Marek widząc ją po raz pierwszy miał zapytać, co ta k***a tu robi. A Sonia wspomina to tak. Wszedł miły, nieśmiały chłopak i zapytał, czy może wziąć udział w konferencji. Za swoją popularność zapłacił wysoką cenę emocjonalnej huśtawki. Umarł mając 35 lat. Szczyt sławy osiągnął w wieku 24. Kto sprosta tak wysoko postawionej poprzeczce? Stąd depresja, alkohol, nieumiejętność ułożenia sobie normalnego życia. Nadrzędnym celem Marka było pisanie i znalezienie kogoś, kto mu w tym będzie pomagał, a nie tak jak Sonia, sam wymagał opieki.